17 lutego, czyli w miniony czwartek, została powołana do życia Lubuska Federacja Przedsiębiorców. Jest to organizacja otoczenia biznesu, która ma wspierać nie tylko grzowskich, ale generalnie lubuskich przedsiębiorców w rozwijaniu ich biznesów. Może też ich reprezentować przed instytucjami, takimi jak na przykład ZUS czy Izba Skarbowa. Wszystko po to, żeby przedsiębiorczość na naszej ziemi rozwijała się jak najbardziej prężnie. Korzystamy też z tego, że mamy wsparcie Federacji Przedsiębiorców Polskich, czyli Federacji Ogólnopolskiej. Dzisiaj mamy drugie spotkanie, które dotyczy również Polskiego Ładu, ale w świetle przepisów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mają problemy z tym, jak te przepisy interpretować i po to takie spotkania organizujemy, aby oni mogli zapytać wprost przedstawicieli tych instytucji, jak się mają zachować w konkretnych przypadkach, jak interpretować konkretne przepisy. My jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, też tutaj oddział regionalny, czyli Federacja w Gorzowie Wielkopolskim, mocno zabiegamy, aby ten charakter dyskusji o Polskim Ładzie miał charakter praktyczny. Tak naprawdę to przedsiębiorcy sami powinni przedstawić, przekazać, jakie mają wątpliwości w zakresie wdrożenia Polskiego Ładu, czy to samych obliczeń składki zdrowotnej, czy wyboru formy opodatkowania. Bo powiem szczerze, że tylko takie spotkania pokazują po drugiej stronie, z czym borykają się dzisiaj przedsiębiorcy. A tych wyzwań jest bardzo dużo i muszę powiedzieć, że takie praktyczne spotkania też mogą pokazać w jakimś kontekście administracji skarbowej czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w jakim obszarze, w jakim kierunku dokonywać potencjalnych zmian. Bo pamiętajmy, że Polski Ład nadal będzie się zmieniał. Tak więc my nie poprzestaniemy tylko na tym jednym spotkaniu, ale no chcemy nadal ten dialog kontynuować, bo jak z zapowiedzi ze strony resortu finansów wynika, że jeszcze w trakcie roku podatkowego będą zmiany, czy to w obszarze podatku CIT, PIT, czy też być może w zakresie obliczania składki zdrowotnej. Tutaj się pojawiają kwestie przedziałów kwotowych, kto jest neutralny, kto zyska, kto straci. Tutaj raczej biura podatkowe czy księgowi tych podmiotów kontaktują się z nami poprzez szereg webinariów, którymi się przez ostatni miesiąc zajmowaliśmy, kontakty bezpośrednie z płatnikami przez nasz oddział gorzowski, który obejmuje połowę województwa lubuskiego, skontaktował się bezpośrednio z ponad 17 tysiącami płatników, pytając ich o to, jakie mają wątpliwości. Takie spotkania, w zasadzie warsztaty, są bardzo potrzebne, bo one pod względem praktycznym rozjaśniają nam te wszystkie nowe regulacje. Dodam tylko, że w ciągu 41 dni tego roku wprowadzono 834 zmiany do Polskiego Ładu. To jest tak przepotężna ilość zmian, żeby nad tym zapanować i się odnaleźć w tym gąszczu, to trzeba też rozmawiać z praktykami. Stąd takie spotkania, konsultacje, żeby przedsiębiorcy nadążali za tą lawiną zmian.